Witam Was na kanale Sims Week. ja jestem Pandorama, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek, tak na odcinek, nareszcie. Tym razem troszeczkę zmienimy, najpierw powiem Wam coś, co muszę Wam powiedzieć, potem przejdę do omówienia, co mamy w odcinku, no i na koniec jak zwykle moje gadki. Widzicie, po tytule odcinek jest CC Builda, budujemy mieszkanie w stylu boho. A zacznę od, może nie ogłoszeń, ale po prostu sprostowania... Bo non stop pojawiają się komentarze w stylu kiedy wrócę, albo co się ze mną dzieje i itd. Naprawdę wszystko mówię wam i na live'ach, i na Instagramie możecie to zobaczyć. Nie ma potrzeby pisania o tym non stop pod odcinkami, w szczególności pandy, bo panda o takich rzeczach nie będzie wam mówił. Nie mam mnie ze względu na moje własne osobiste problemy w życiu prywatnym. Muszę na te rzeczy poświęcić więcej czasu. I dopóki to nie jest ułożone, nie mam radości takiej z nagrywania jak miałam na początku. I taka jest prawda. I nie będę robiła niczego na siłę. I większość z Was to rozumie. Także oszczędźmy sobie takich pytań. Pytajcie u źródła. Nie mówię piszcie do mnie, bo ja w większości nie odpisuję, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak Messenger. Ale na grupie możecie zobaczyć, czy na Instagramie, właśnie co się dzieje i tak dalej. Także zapraszam tam. Jeżeli ktoś się interesuje, co się ze mną dzieje. Na razie te odcinki będą nieregularne, z tego, co mi się spodoba, z tego, co będę chciała zrobić, a kiedy odzyskam stabilizację w życiu prywatnym, myślę, że to się po prostu zmieni i zwiększy się częstotliwość. Teraz przejdę do tego, co dzisiaj macie na ekranie i co będziecie widzieć. Także osoby zainteresowane, zapraszam, osoby niezainteresowane. Na końcu są zdjęcia, tak jak zawsze, tylko że tym razem troszeczkę inne. No i po tym, jak omówię że jasna, jak kogoś interesuje moja gadanina, to też będzie. Tak więc dzisiaj ja nazywam to mieszkanie czymś w stylu Boho, bo troszeczkę mi się z tym kojarzy. Bardzo dużo roślin, kolory takie pastelowe, dużo drewna, biel na ścianach, bo po prostu nie chciałam przesadzić już z kolorystyką. Chciałam też na początku, tak jakby w dodatkach, dodać koloru, ale palety są strasznie ograniczone. Tak zauważyłam, jak już zaczęłam nagrywać. Ogólnie mieszkanie, którym się zainspirowałam na samym początku, było w stylu hindi, a wyszło mi z tego boho. Także to ja tylko tak potrafię. Na wejściu mamy jadalnię z salonem. Nie ma tam telewizora, ze względu na to, że po prostu jakoś mi do tego nie pasował. Potem mamy kawałek taki kuchni. Przy łazience jest dodany kącik taki z komputerem. No, i jest wydzielone miejsce na sypialnię. Łazienki nie dorabiałam. Łazienkę myślę, że dorobię po prostu jedną taką typową któregoś razu. Po prostu nie była dla mnie jakoś istotna w tym wypadku. Można jakąkolwiek dodać w tym miejscu, co są drzwi. Nie jest ona naprawdę tutaj istotna. A zresztą samo nagranie tego, co widzicie, zajęło już chyba z dwie godziny. A też dekorację dodawałam po nagraniu. Także to jest taka nowa zmiana troszeczkę, jeżeli chodzi o to, co teraz będę nagrywać i wstawiać. Dodatkowe dekorowanie będę robić poza odcinkiem, no bo nie ma sensu pokazywać Wam, jak każdy kwiatek ustawiam. Było tam trochę tego, co wiedziałam, co chcę gdzie ustawić, a resztę dopiściłam sobie po godzinach, że to tak nazwę. I zmianą jest to, że zdjęcia na końcu nie są z gry, znaczy są z gry, ale nie są tymi typowymi screenami z gry. Tylko od miesiąca bawię się Reshade'em. Nie wiem, czy wiecie, czy nie. Myślę, że zostawię w opisie link do Reshade'a ogólnie. To jest program, tylko od razu mówię na mocne komputery, który nakłada nam na obraz tak jakby nową grafikę, inną kolorystykę i tak dalej. Ja sama w tej chwili takie zdjęcia wstawiam na swój Instagram bardziej biznesowy, nazwijmy to. Więc zaczęłam się od miesiąca jakoś, tuż przed Krakowem, numer 2 bawić. Te zdjęcia chcę, żeby były trochę bardziej artystyczne, właśnie pokazywały możliwości graficzne Simsów. Też ostatnio, głównie te moje mieszkania, które ja mam poprojektowane na boku i tak jakby gotowe do nagrywania, są niefunkcjonalne do końca pod względem gry, bo tam krzesła gdzieś ustawiam sobie bokiem i tym podobne rzeczy. To sobie możecie później usunąć, dostawić krzesła i wszystko będzie raczej w porządku. Jeżeli słychać jakieś stuki, to niestety. Jak wiecie, lub nie wiecie, od czterech, prawie pięciu miesięcy mieszkam sama, wyprowadziłam się z domu, mieszkam w własnym mieszkaniu, które jest też dużym powodem pod względem, którego nie mam aż tyle czasu, bo remontuję je od początku, od zera. Tylko nie od zera fajnego deweloperskiego, a od PRL-u z karaluchami i tak dalej. Ale już coraz bliżej jest tego końca remontu. Nie chcę mówić też końca, bo jak mówię końca, to zaraz potem coś się strzela i nie mam kuchni nawet nadal na przykład. Mam stolik i lodówkę, ale da się żyć jako tako. Także jeszcze nie ogarnęłam akustyki ogólnie tutaj. Plus no sąsiadów nie wyłączę. A nic nie poradzę, że oni mają naprawdę świetne pomysły. Co robić w momencie kiedy ja nagrywam. A też dzisiaj, żeby fajnie wam zmontować to na szybko, bo miało być to w poniedziałek, będzie to we wtorek. Wy to widzicie we wtorek. No to nagrywam dźwięk przed zerową, a nawet przed 22, więc przed ciszą nocną, więc wszyscy jeszcze nie śpią. Także się tam kolebocą po swoich mieszkaniach. Sama mam nadzieję, że im nie przeszkadzam. Ale właśnie mówią, muszę ogarnąć tą akustykę dogadać się z tym wszystkim, w szczególności, że dopiero co skończyłam sypialnię. Efekty tego mogliście zobaczyć na Instagramie, na Facebooku i na moim Instagramie biznesowym. Ogólnie mam sporo problemów, ogólnie problemów, no. Ciężko jest mi o tym mówić, ale wiecie, no, to jest na tej zasadzie, że życie się toczy, nie toczy się tak, jakbyśmy się z tego spodziewali, jakbyśmy chcieli. Sporo że na mnie się zwaliło w ostatnim okresie, po prostu straciłam ochotę do nagrywania, bo do robienia to nie. Chociaż raczej niezbyt dużo spędzałam w samych Simsach, tylko głównie gdzieś tam sobie rysowałam, szkicowałam, robiłam jakieś projekty. Także z architekturą dalej byłam blisko, tylko po prostu nie miałam ani czasu, ani siły, ani nerwów do tego, żeby usiąść i nagrywać, i montować. Nie ma co tam wymyślać, każdy ma jakiś gorszy, lepszy okres w życiu. Mój gorszy okres rozwinął się w czasie, rozwlekł się, paskudnie, ale nic się na to nie poradzi. A też nie chcę, po prostu nie chcę nagrywać w momencie, kiedy nie czuję, że to ma jakikolwiek sens dla mnie. Okej, okay, wiem, że część z Was jest zła, część z Was zrezygnowała z oglądania itd., itd., ale jestem tylko człowiekiem, jak każdy z Was. Moją decyzją było, żeby zacząć nagrywać. Moją decyzją też jest to, kiedy przestaję, kiedy zaczynam znowu. Dla mnie ogromnym plusem jest ten ostatni rok, tak naprawdę prawie już, w którym jest mnie dużo mniej, bo jest mnie więcej z rodziną. Wiele rzeczy się zmieniło, wiele rzeczy zmienia się non-stop, wiele rzeczy idzie do przodu. Ja też kończę w tym roku 25 lat. Ja bym chciała naprawdę ruszyć ze swoim życiem. Zawodowym też do przodu. A jak wiecie, dla mnie YouTube jest hobby. Chcę gdzieś wrzucać swoje jakieś projekty, chcę gdzieś wyżyć się artystycznie i to jest to miejsce. Ostatnio po prostu nie było miejsca na to. Nie było miejsca w mojej głowie, i w moim czasie i w moim rozkładzie dnia na to. Teraz się względnie uspokoiło i wydaje mi się, że znowu mogę spróbować, tak jakby wrzucać regularnie. Ja na razie myślę o wybraniu sobie jednego dnia w tygodniu. Wyrzucenia wam czegoś, bo mam kilka rzeczy, które naprawdę nadają się do nagrania. A wiecie, że jak ja czegoś nie jestem pewna, to tego nie wrzucę, więc jak mam kilka pewniaków, to się nimi zajmę. Na pewno będą to głównie odcinki z modami. Z czasem myślę, że i pojawią się odcinki bez modów, bo mam też kilka pomysłów, ale na razie, jako że te odcinki z modami też nadają się na Instagrama mojego, to bardziej się skłoniłam ku temu, bo przynajmniej robię dla Was. I dla siebie coś. Także win-win. A na tym mi zależy, bo naprawdę czasu jest niewiele. W tym momencie na przykład nie śpię od 40 godzin. O dziwo nie chce mi się spać i mnie to trochę przeraża, ale to się bardzo źle odbija na moim zdrowiu. A kiedy ja nie będę zdrowa, to nic z odcinków. Mam naprawdę nadzieję, że się nie pochoruję. bo pada deszcz, znaczy teraz już nie pada, ale jest paskudnie zimno i mokro. Nie, żebym tego nie lubiła, bo ja jestem jesienny człowiek i ja kocham po prostu jak jest zimniej. Ale nie byłam na to przygotowana dzisiaj. Dlatego też mogę pierdzielić trzy potrzy, bo jak się nie śpi 40 godzin, to trochę na banie siada, choćby się wydawało, że jest się elokwentnym Einsteinem, To pewnie gadam głupoty. Dlatego też wiecie, po wyprowadce ma się więcej obowiązków. Jestem sama w mieszkaniu, całkowicie sama. Nie wyprowadziłam się do kogoś nie mieszkam z nikim. Na mnie spada prawdziwe, codzienne życie. Plus jeszcze zajmowanie się drugim domem rodzinnym i praca. Czyli normalne życie, prowadzę normalne życie. I do tego wszystkiego po prostu muszę zgrać się jeszcze z YouTube'em, co będę sukcesywnie robić. Na razie czasu na zmiany nie będzie, ze względu na to, że chcesz, by to była seria taka jak wcześniej. Myślę, że za jakiś czas do tego pewnie wrócę. Jak się ustabilizuje sytuacja z mieszkaniem i z kilkoma sprawami, które mam przed sobą. Chciałabym wrócić do Kasa i właśnie tych dwóch serii Disney'owskiej i Zodiakalnej, ale muszę ogarnąć foldery z modami ciuchowymi, bo tam jest taki syf. Ogólnie nie wydawało się, że jest taki syf, ale kiedy zrobiłam te katalogi, do których macie dostęp, jeżeli chodzi o meble, no po prostu jest to dla mnie taka wygoda, że no, na tamte nie mogę już patrzeć. Tak więc chyba będę musiała po prostu poświęcić czas w pracy gdzie tam pomiędzy klientami, żeby stworzyć taki sam po prostu katalog z ciuchami, z kinami i tak dalej. Tam już naprawdę jest Armageddon. Bez sensu. Ja jestem osobą, która jest bałaganiarą trochę. miewa tak, że naznoszę sporo rzeczy, ale po prostu nie umiem pod względem takim organizacyjnym pracować w czymś takim. Ja mogę mieć syf na biurku, ale muszę mieć listę dokładną i idealną. Także tym się muszę zająć i wtedy na pewno te dwa kaso-bildy wrócą, bo nad tym to ja, się, to ja mam już wszystko poplanowane naprawdę do przodu na jakieś po 10 odcinków do przodu. Tylko po prostu jest kwestia tego, że blokuje mnie ten katalog z modami. A jako, że nie wstawię wam czegoś, co nie będzie opisane ze wszystkimi ciuchami i tak dalej i robię to wszystko sama zawsze, no to niestety... Na to będzie trzeba poczekać. Ogólnie, jak tak wrzucałam folder, ten, znaczy tworzyłam ten folder na ten build, zauważyłam, że to jest 29. build, następny będzie 30., i następny będzie też z takiego małego mieszkania, tak mi się wydaje, no bo te mieszkania mam teraz w głowie, więc myślę, że ono najprędzej, tak jakby, pójdzie. Bo na tą chwilę mam HS 9 mieszkań zaprojektowanych od zera, czyli już 8. Też dajcie znać a propos tego, co byście chcieli, czy jakąś kuchnię, jadalnię, bo to też z takich pokoi, bo jeżeli chodzi o mieszkania, no to mówię, mam 8 projektów jeszcze, a o takie zwyczajne, mniejsze rzeczy, to chętnie bym się dowiedziała, co wy byście chcieli, co teraz tak jakby jest w waszej głowie, bo to zazwyczaj się sprawdzało, jak mówiliście, co chcieliście. Czy to pokoje dzieci, nastolatków, czy sypialnie, czy kuchnie, czy jadalnie, a ja już tam... Zobaczę, co w mojej głowie siedzi, i dopasuję wszystko razem ze sobą. Już się pogubiłam ogólnie, o czym mówię. Ale tak, mieszkania. A 29 odcinek właśnie, przypomniałam sobie. Moja głowa po prostu hit. 29 październik to jest dzień moich urodzin, więc 29 powiedzmy, że jest w jakimś stopniu szczęśliwą liczbą. Więc może ten powrót się uda. Kto wie? Ja nie wiem, bo już sobie nic nie obiecuję, bo naprawdę. Wyobraźcie sobie, że robię kuchnię. To Wam mogę zdradzić akurat, bo jestem zirytowana już tym wszystkim. Moja kuchnia w mieszkaniu ogólnie niszczy ludzi. Płytki w kuchni to już mi trzecia osoba kładzie. A to są tylko 4 metry kwadratowe. Także wiecie, prawie nic. Dwa dni roboty, trzeci miesiąc się ciągnie. Ja sobie żartuję, ale naprawdę jest irytujące, bo no chciałoby się już pogotować. Mam płytkę wreszcie, mam już wszystkie szafki zostanie mi kupić zlew. I tak naprawdę wszystko jest gotowe do montażu, tylko brakuje płytek na ścianie, które zresztą okazały się tak krzywe. Naprawdę, projektowanie w programach i w Simsach to jest pikuś przy robieniu realnego projektu. Widzieliście na pewno ci, którzy mnie śledzą, którzy są zainteresowani moim życiem jako tako, na Instagramie moją sypialnię. I tam jest moja ukochana, przecudowna naklejka na ścianę z mapą świata. Czarna taka, którą używałam w bildach kiedyś. Znaczy znalazłam bardzo podobną i po prostu sobie kupiłam, bo to było moje marzenie, ta tata, ta, ta, wiadomo. To wcale nie było takie proste do położenia. Ogólnie dopiszczanie pokoju zajęło mi 12 godzin w sobotę. 12 godzin, a miałam tak naprawdę tylko nakleić naklejkę na ścianę, zmontować z czterech desek i czterech uchwytów szafkę przy łóżku. Mam taką przerwę między łóżkiem a kaloryferem. I okleić komodę. No i tam jeszcze zawiesić lampę i powiesić obrazek. Ale tego to nie liczę, bo to naprawdę... No w sumie, dobra, zawieszenie obrazka to była chwila, ale zawieszenie lampy to trochę mniej, bo nie wiedzieliśmy, gdzie idą kable i baliśmy się, że przewiercimy się przez kabel. Spoiler alert! Udało się, nic nie przewierciliśmy, także... A do mieszkania akurat ma fatum, jeżeli chodzi o elektrykę, bo w trakcie wyrywania framug... Robotnicy przecieli kabel autentycznie elektryczny od światła, bo szedł we framudze. Także ja już się wszystkiego tutaj spodziewam. I o ile szafka jako tako też poszła dość szybko, tam jeszcze się okazało, bo statu to robiłam, więc nasza pierwsza wspólna szafka ogólnie, znaczy w ogóle pierwsza szafka. Robiłam różne rzeczy z drewna, ale jeszcze takiej szafki nie robiłam. Zanim nam się tam udało ją sklecić całą, to trochę czasu nam zeszło. Ale ta naklejka to było po prostu no sztosno. Nie wiem ile stałam na blacie, ale wiem przynajmniej, że biurko jest bardzo wytrzymałe, bo bardzo długo stałam na blacie biurka, żeby nad biurkiem to zawiesić. I tylko śmieliśmy się, że Rosja robi nam problemy, albo że Oceania nam ucieka, bo się nie chciały poodklejać. Jak już się podklejały, to się chciały odklejać źle i przyklejały się z purchlami jakimiś. No po prostu szło oszaleć, ale... Jest, jest piękna i mimo wszystko, no może jeszcze nawet bardziej cieszy, bo była tak trudna do naklejenia. Ale uwierzcie, jakbym miała to wieszać drugi raz, to bym się chyba nie podjęła. Naprawdę wolałabym komuś zapłacić, ale sobie pomyślałam, ja sobie nie poradzę. No, to mam co chciałam. Ale ja już poszłam, pogalopowałam, jak to zwykle, ja w nie w tą stronę co trzeba, także będę się żegnać. Swoje powiedziałam. Kto z Was będzie chciał, to zostanie, będzie oglądać. Jeżeli przychodzicie tutaj dla kontentu architektonicznego, będzie się pojawiał rzadziej, znaczy rzadko, bo już się rzadziej niż teraz to się ciężko, żeby pojawiał. Będzie się pojawiał teraz trochę częściej, mam nadzieję. I nawet sobie to będę wpisywać tak, żeby to wcisnąć. Ale po prostu no, jak ktoś chce, chce to oglądać, chce mnie dalej oglądać, to zapraszam. Będzie się coś pojawiało. Niestety muszę nadal prosić o cierpliwość, ale myślę, że dla osób, które to naprawdę interesuje, nie zrobi to problem. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Linki do modów są w jednym komentarzu, linki do katalogów w opisie. Link do reshade'a też będzie w opisie. Zapraszam Was jak zwykle na Facebooka, grupę, Instagrama. W szczególności, jak Was coś interesuje, co robię na co dzień, to na Instagrama. No i cóż, do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!